No i wylądowałem po przelocie nad chmury. Arek przyjechał na startowisko. Wylądowałem, żeby pożegnać się z Adasiem i żeby się troszeczkę zagrzać. Arek będzie startował, a ja się zagrzeję i startuję ponownie, żeby dotrzymać towarzystwa Arkowi. No i Arek już w powietrzu. Będzie krążył nad startowiskiem, a ja lecę. Wspaniały zachód słońca. Pogoda dzisiaj rewelacyjna. Słońce już nisko. Chmury się rozpierzchły bardzo szybko. Chyba czekały specjalnie na mnie. Arek, ja już wystartowałem. Dolatuję do Radomki. Teraz bardzo dobrze. Na szóstkę bym powiedział. Lecę specjalnie niżej od ciebie, żeby cię sfilmować na tle słońca, żeby nie było na ciemnym. Warunki dzisiaj dopisały. Lecimy z Arkiem nad ziemią kozienicką. Kierujemy się nad Radomkę. Aktualnie przelatujemy nad rozlewiskami w Bobrownikach i w rejonie wsi Stawki. Zdążyłem zagrzać ręce, troszeczkę się ogrzałem, no i wystartowałem na drugi lot w tym samym dniu. Szkoda było, żeby te warunki pominąć. Jestem po twojej prawej na górze. Arek został w górze, a ja schodzę trochę niżej, żeby polecieć nad Radomkę. W powietrzu masełko. Wiatr laminarny około 2-3 metrów na sekundę. No i zdecydowałem, że na chwilę opuszczę lot z Arkiem. Zejdę nad Radomkę troszeczkę, polatam nad rzeką. Loty niskie w tak laminarnym powietrzu są bezpieczne, zwłaszcza że pod wiatr. No i wtedy więcej widać. Takie loty sprawiają bardzo dużą frajdę. Tylko trzeba uważać na linię niskiego napięcia, obserwować wszystko to, co nas otacza. Tutaj widzimy słupy, nie ma tam drutów, ale nigdy nie wiadomo, kto co rozwiesi. A tutaj w dole tak zwane grondy w rejonie miejscowości Lewaszówka i Cecylówka Brzuska. Thank you.
miejscowości Cycylówka Brzuska w gminie Głowaczów jest właśnie remontowana droga powiatowa. Po prawej stronie widzimy Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie również trwa remont i układana jest kostka. Raz na jakiś czas zawracam i czekam na Arka, żeby nie leciał samotnie. No i zaraz odbijam na startowisko, bo już zostało mi 2 litry paliwa po 2,5-godzinnym locie, gdzie zatankowałem 9 litrów, no i poszło mi 7. No i wlatuję jeszcze nad Brzuzę, żeby przywitać się z mieszkańcami. Para wodna z kominów elektrowni, jak widzicie, idzie prosto w górę jak strzała. A dymy z kominów tworzą naprawdę bajkową scenerię. Lecę do startowiska zachodnim trawersem i ląduję. No Arek, dzisiaj bajlando. Dzięki serdeczne za polatanie. Super. Ja już powiem tak, ja już się rozgrzałem przy pierwszym locie. Zimno mi było w palce. Tutaj się wylądowałem, rozgrzałem się. Jak poleciałem już z tobą, już nie było mi zimno. Tym bardziej, że nisko już jest cieplej niż wyżej. Jest cieplej, nie? No, zdecydowanie. Ale fajnie.